W dzisiejszym odcinku na prośbę widzów kanału Mazurskie Tajemnice chciałbym zabrać Was na wyprawę do największej, najbardziej imponującej ruiny, jaka znajduje się na terenie Warmii i Mazur. Ruiny nie byle jakiej, bo jest to ruina pochodząca jeszcze z gotyku. Ruina ogromnego zamku. Drugiego zamku na terenie byłego państwa krzyżackiego, drugiego zamku po oczywiście największym imponującym zamku w Malborku. Ta ogromna budowla, która stoi za mną, to jednak nie był zamek krzyżacki, ale był to zamek należący do kapituły pomezańskiej, a dokładnie do prepozyta, czyli zwierzchnika kapituły pomezańskiej i administratora jej dóbr. Więc nie była to warownia krzyżacka, ale można by powiedzieć warownia należąca do kościoła. Oczywiście patrząc na stosunki tamtego czasu. Ta warownia wybudowana między XIII a XIV wiekiem nad brzegiem pięknego jeziora została wielokrotnie przebudowywana z upływem czasu. To, co widzimy dzisiaj, to są właściwie jej ruiny, resztki, których widać jednak, jak wielokrotnie ten zamek był przebudowywany. Pierwsze, co zwraca naszą uwagę, to oczywiście wjazd bramny, bardzo imponujący, z pięknym arkadowym mostem zbudowanym z cegły. Oczywiście pierwotnie ten zamek tak nie wyglądał. Ten arkadowy most i dzisiejsza brama to jest efekt renesansowej przebudowy. Pierwotnie wokół zamku była grobla, fosa, która sprawiała, że była to naprawdę niedostępna twierdza. A do zamku trzeba było wjechać po drewnianym, zwodzonym moście, który potem oczywiście w wyniku przebudów w czasie wieków zastąpiono tą właśnie renesansową budowlą. Kiedy popatrzymy na teren, na jakim został zbudowany ten zamek, to widzimy, że jest on na takim lekkim wzniesieniu, ale wokół są bagniska, wokół są jeziora, co powoduje, że ta budowla była twierdzą bardzo dobrze chronioną w tamtym czasie. Zamek w Szymbarku wybudowano na odludziu, 40 km od głównej siedziby kapituły pomezańskiej, czyli zamku w Kwidzynie. Dlaczego właśnie tu? Jedna z teorii mówi, że to ogromne zamczysko powstało w miejscu, gdzie pierwotnie był pruski gród należący do jakiegoś pruskiego przywódcy, jakiegoś plemienia. I ten gród otoczono murami, wysokimi murami, dlatego też ciekawostką jest fakt, że gdybyśmy weszli na teren dziedzińca, to dziedziniec znajduje się 10 metrów wyżej niż podstawy tych ogromnych murów, na które teraz patrzymy. To rodzi też kolejne znaki zapytania i kolejne historie związane z tym zamkiem, związane ze skarbami, ale do tego jeszcze wrócimy w naszej opowieści. Tymczasem ten wielki dziedziniec otoczony jest wysokimi murami, które chronione są dodatkowo czterema narożnymi wieżami. Każda z tych wież jest inna, a w długości murów dobudowano baszty, które również miały wzmacniać strukturę obronną tego zamku. A zatem zamek postawiony na odludziu, otoczony bagniskami, jeziorami, był wielką twierdzą obronną, miał dobre warunki do obrony, ale dlaczego tu? Ta budowa w tym miejscu wskazuje też na jeszcze jedną ważną funkcję, jaką miał pełnić ten zamek. Teoria na temat pruskiego grodziska, które miało znajdować się w tym miejscu, nie jest potwierdzona. Naukowcy nie znaleźli żadnych śladów, które wskazywałyby na siedzibę właśnie jakiegoś władcy pruskiego, aczkolwiek w okolicznych lasach znajdowane są chociażby arabskie monety, co wskazywałoby na to, że istniał tu jakiś szlak handlowy w czasach, zanim pojawili się tutaj krzyżacy, kiedy żyli tu na tych terenach Prusowie. Wracając jednak do historii zamku, to pierwotnie, kiedy ten pagórek tam w środku otoczył
otoczono tymi wielkimi murami, zbudowano niewielki dom zamkowy i właściwie to była ta pierwsza budowla, a zatem nie była to typowa budowla krzyżacka, gdzie budowano duży dom i dopiero potem otaczano go murami, a właściwie powstawały te budowle równocześnie. Zamek w Szymbarku wyglądał raczej jak otoczony wysokimi murami obóz, w którym stała niewielka budowla zamkowa, jak powiedziałem, a było tam dużo terenu. I jaki zatem cel pierwotnie miała ta budowla? Otóż było to miejsce, do którego przyjeżdżali niemieccy osadnicy, osadnicy z różnych części Niemiec. Po co? Po to, aby zasiedlić tereny nowego państwa. Tereny państwa, które powstało na ziemiach podbitych Prusów. I właśnie tu sprowadzano osadników, a potem rozprowadzano ich do różnych części terytorium, na którym się znajdujemy. A zatem był to bardziej obóz warowny niż taka typowa krzyżacka twierdza, jakie znamy z innych miejsc. Ciężko dokładnie powiedzieć, kiedy rozpoczęto budowlę tego ogromnego, majestatycznego zamczyska. Do niedawna nad bramą istniał taki fryz, na którym widniała data rok 1386, która miała wskazywać na rok powstania tego zamku. Tam również było napisane, kto jest fundatorem, czy też pomysłodawcą budowli w Szymbarku, a mianowicie był to prepozyt kapituły pomezańskiej Henryk ze Skarlina. To warto zapamiętać. Oczywiście, zdaniem badaczy, rok 1386 mógł być datą zakończenia budowli tego zamku. Tak naprawdę niektórzy twierdzą, że nawet budowa, otaczanie tego domniemanego pruskiego grodziska murami rozpoczęto już w XIII wieku. Potem oczywiście w wyniku kolejnych przebudów w XV wieku zamek zaczęto bardziej dostosowywać do życia, powiedzielibyśmy. Zamek stał się nieco bardziej wygodny, bo na początku, tak jak wspominałem, był to po prostu warowny obóz z jedną budowlą. Potem w XV wieku dobudowywano kolejne budynki, dzięki którym życie na zamku było przyjemniejsze, a zamek stawał się coraz bardziej funkcjonalny też dla kapituły pomezańskiej. W XV wieku zamek w Szymbarku zyskiwał na znaczeniu. Można chociażby wspomnieć, że w roku 1421, a więc 10 lat po bitwie pod Grunwaldem, przebywali w tym miejscu dwaj biskupi. Biskup pomezański Gerhard Stolpmann i biskup chełmiński Jan Marienau. Co było celem wizyty biskupów w tym zamku? A mianowicie nadzorowali oni pracę skryptorium, które w tym miejscu przygotowywało dokumenty do procesu, jaki miał toczyć się między zakonem a państwem polskim. W XV wieku ta warownia straciła jednak na swych cechach obronnych. Oczywiście życie w warowni było łatwiejsze, zamek stał się coraz bardziej wygodny dla jego mieszkańców. Niestety walory obronne były już przestarzałe. Dlatego kiedy wybuchła wojna 13-letnia między Związkiem Pruskim wspieranym przez Polskę a zakonem, zamek przechodzi kilkukrotnie z rąk do rąk, by ostatecznie zostać zburzonym. Dopiero po pokoju toruńskim, kiedy zamek zostaje nadal w państwie krzyżackim, twierdzę odbudowaną. W roku 1525 następuje sekularyzacja zakonu krzyżackiego, następuje sekularyzacja państwa prowadzonego przez krzyżaków, ale zanim do tego doszło, zanim to państwo stało się państwem, pierwszym państwem protestanckim w Europie, doszło do ostatniej bitwy między krzyżakami a Polską. Między rokiem 1519 a 1521 wybucha tak zwana wojna rycerska. I wtedy podczas tej bitwy pod ten zamek tu w Szymbarku podchodzą wojska polskie, dowodzone przez nomen omen Stanisława Kostkę, ale ówczesny proboszcz, który zarządzał tym zamkiem, Mikołaj Schönborn, tak brzmiało jego nazwisko, roztropnie postanowił otworzyć bramy zamku i w ten sposób nie dopuścił do zniszczenia tej pięknej budowli. Po
potem po sekularyzacji zamek, choć staje się własnością Albrechta Hohenzollerna, nadal pozostaje w rękach ówczesnego biskupa pomezańskiego, który również przeszedł na protestantyzm i zarządzał dobrami tego majątku. Ostatni biskup pomezański, Erhard von Queis, umiera bezpotomny i dlatego też zamek przechodzi w ręce pierwszego biskupa protestanckiego, Georga von Polenza. Georg von Polenz nie mieszkał na stałe w Szymbarku, mieszkał w Bałdze, dlatego zamek popadał w lekką ruinę powoli. Natomiast później dziedziczy ten zamek syn Gerharda von Polenza, a następnie jego wnuk Albrecht von Polenz, który posiada już prawo dziedziczenia i ma prawo też rozporządzać dobrami tego zamku i majątku, na terenie którego znajdował się ten zamek. I to właśnie on dokonuje renesansowej, ogromnej przebudowy tego zamku, aby zgodnie z ówcześnie panującą modą dostosować ten zamek do wymogów czasu. Wtedy powstaje chociażby renesansowy most prowadzący do wnętrza tej warowni. Rodzina von Polenz zarządzała majątkiem oraz zamkiem w Szymbarku przez 121 lat. Potem zamek przechodził z rąk do rąk, był sprzedawany różnym osobom, by w roku 1699 zostać sprzedany rodzinie Fink von Finkenstein. Nabywcą okazał się szambelan dworu królewskiego, dziedziczny starosta Dąbrówna, położonego kilkadziesiąt kilometrów stąd, Ernst Fink von Finkenstein. On przez ówczesnych nazywany był królem owczarzy, dlatego że cały majątek rodziny został zbudowany właśnie na hodowli owiec, na sprzedaży wełny i rodzina miała wtedy już bardzo ważną pozycję społeczną, no i nie narzekała też na brak apanaży, które można byłoby zainwestować chociażby w takie miejsce jak podupadający wówczas zamek w Szymbarku. Ernst Fink von Finkenstein, chociaż nabył zamek w Szymbarku, nigdy się tu nie przeprowadził. On mieszkał w Dąbrównie, w pałacu przyklejonym do murów starego zamku krzyżackiego. Tego samego zamku, który został zdobyty w 1410 roku, kiedy wojska polsko-litewskie maszerowały na Grunwald. Ernst był starostą dziedzicznym Dąbrówna, więc pozostał tam do końca swojego życia. Pierwszym Finkensteinem, który wprowadził się do tego zamku, był Albrecht Christoph Fink, który wprowadza się tutaj wraz ze swoją rodziną i na potrzeby właśnie swojej rodziny, funkcjonowania tej rodziny w tej rezydencji, przebudowuje ten zamek w stylu barokowym między rokiem 1700 a 1730. Właściwie prace remontowe w tym zamku trwały do jego śmierci. Wypadałoby powiedzieć chociaż kilka słów o samej rodzinie Finkensteinów, bo podobnie jak chociażby ród Cudona, Finkensteinowie byli starym wschodniopruskim rodem. Oczywiście ich korzenie wypływały gdzieś z Westfalii, Alemanii, ale mówi się, była taka legenda, że tak naprawdę pierwotnie zamieszkiwali tereny dzisiejszej Szwajcarii i Austrii, gdzie już w IX wieku dostawali nadania ziemskie od Karola Wielkiego. Natomiast tutaj ich majątki były skoncentrowane głównie w Prusach Górnych i to w okolicach Dąbrówna, Ostródy i właśnie Iławy, Szymbarka, tu gdzie jesteśmy. Od XVI wieku zdobywali kolejne urzędy tu w Prusach Wschodnich, ale również powiększali swoje majątki, ich prestiż wzrastał. Do tego stopnia, że w XIX wieku majątek Finkensteinów w Prusach Górnych to 14 tysięcy hektarów ziemi majątku w ich posiadaniu. Trzeba też powiedzieć, że w XVIII wieku wydzieliły się dwie linie Finkensteinów. Ta starsza związana z Dąbrównem i z Szymbarkiem, a młodsza na stałe zamieszkiwała pałac w pobliskim Kamieńcu.
Jeden z moich znajomych powiedział kiedyś, że ojczyzna, heimat jest tam, gdzie są groby naszych bliskich, gdzie pochowaliśmy kogoś, kto był dla nas ważny. Rodzina Finkensteinów od pewnego momentu postanowiła chować swoich bliskich na cmentarzu rodowym, jaki stworzono w pobliżu swojej siedziby rodowej od pewnego momentu, czyli zamku w Szymbarku. Sam zamek szymbarski położony jest nad jeziorem szymbarskim, pięknym, malowniczym jeziorem, i to jezioro łączy się takim strumieniem, rzeką Osą, z jeziorem Ząbrowskim, wzdłuż którego teraz wędruję. Tam poniżej tego wysokiego brzegu widać między drzewami tafle wody, dość płytkiego jeziora, dlatego że stąd widzę dno tego jeziora, zatem albo jezioro jest bardzo płytkie, albo woda jest bardzo czysta. No i do cmentarza od zamku prowadzi nas taka piękna aleja, która jest trochę kręta, tak pięknie uformowana, wiedzie nas pod górę na cmentarz rodowy rodziny Finkensteinów. Cmentarz znajduje się na naturalnym, niewielkim wzniesieniu położonym nad jeziorem i ciekaw jestem, jaka była koncepcja założenia cmentarza akurat w tym miejscu. Z innych miejsc wiem, że często w majątkach pruskich właściciele ziemscy prosili, aby pochować ich w takim miejscu, z którego mogliby doglądać całego swojego majątku. Czyli często były to wzgórza, z których było widać pałac albo całą okolicę. Być może taka koncepcja była również na tym cmentarzu, że kiedy nie było tych drzew, bo wydaje się, że wszystko wokół nas to jest bardzo młody drzewostan, widać było stąd pięknie zamek, który znajduje się gdzieś tam przed nami. Być może jesienią, zimą, kiedy nie ma tych zarośli, można dostrzec wieżę dzisiejszej ruiny. Na tym cmentarzu odnajdujemy mogiły przedostatnich lokatorów zamku w Szymbarku. Spoczywają tu małżonkowie, Konrad i Agnes, oraz dwójka ich dzieci, Konrad i Gertruda. Najmłodsza ze spoczywających tu osób, a więc Konrad, który urodził się w roku 1889 i umarł w 1932 roku, to wnuk Konrada i Agnes. Finkensteinowie posiadali ten zamek od roku 1699. Z czasem stał on się ich główną siedzibą i w wyniku kolejnych przebudów był coraz piękniejszym miejscem do zamieszkania, był siedzibą rodową. Ostatnia przebudowa miała miejsce między rokiem 1904 a 1934 i co ciekawe, tą przebudowę nadzorował konserwator zamku w Malborku Bernhard Schmid. Pod jego nadzorem prowadzono tutaj prace, które miały na celu zachowanie tej oryginalnej substancji zamku i lekko odchudzenie po XIX-wiecznym romantycznym remoncie, tak aby przywrócić bardziej średniowieczny charakter temu obiektowi. Finkensteinowie jednak słynęli z zamiłowania do luksusu i chociażby są całe legendy o tym, jak piękne, wspaniałe konie wyścigowe były trzymane w stajniach należących do majątku, który znajdował się na terenie Szymbarka, jak piękne samochody sportowe stały pod zamkiem, ale ta przebudowa też miała dostosować ten zamek do takich oczywistych, jak już na tamte czasy, rzeczy, jak chociażby elektryfikacja, jak telefony, to wszystko, co było już wtedy top of the top, jeśli chodzi o nowoczesne budownictwo. Stoimy w miejscu, gdzie widać właśnie element ówczesnej przebudowy, mianowicie tu do tej baszty przyklejona jest taka półokrągła wieżyczka, baszta, w której znajdowała się klatka schodowa, która prowadziła z zamku na korty tenisowe, które znajdowały się w tym miejscu, w którym jesteśmy. Były to tartanowe korty tenisowe, których używano jeszcze w okresie powojennym. Zresztą ten plac wokół nas, on dokładnie tak wygląda, że jest takie lekkie zejście z pagórka, a tam są wypłaszczone tereny, wypisz, wymaluj miejsca po kortach do tenisa. Oprócz oczywiście kortów do tenisa, cały
teren wokół zamku w Szymbarku, a więc jezioro oraz przyległe lasy, zostały w tym okresie pomyślane jako ogromny park krajobrazowy. Wytyczono alejki, sprowadzano różne egzotyczne rośliny, jak oczywiście rośliny na ten teren, które miały upiększyć całe otoczenie zamku, tak aby ta rodzina, ta rezydencja rodowa rodziny Finkenstein budziła po prostu ogromne wrażenie na tych, którzy przybywali. W środku również powstały bardzo piękne pomieszczenia, które oczywiście powstawały już w wyniku wcześniejszych przebudów. Czując zbliżającą się apokalipsę, rodzina Finkenstein poprosiła krótko przed rokiem 1945 o dokładną dokumentację fotograficzną wszystkich pomieszczeń, tego co znajdowało się na zamku, jak ten zamek wyglądał. I między innymi stąd, z archiwalnych fotografii, które zostały wykonane na zlecenie rodziny Finkenstein, wiemy jak zamek Szymbark wyglądał w czasach swojej świetności, a więc przed rokiem 1945. Obchodząc zamek z każdej strony widać, jak ta cegłówka w murach różni się od siebie. Widać te kolejne etapy przebudów. Widać też, że każda wieża faktycznie jest zupełnie inaczej wykończona. Jedne są półokrągłe, drugie ośmiokątne. Warto zwrócić uwagę na te detale, ale również tu, gdzie jestem, znajduje się niewielki pagórek i z tym pagórkiem związana jest legenda, która dotyczy samego Napoleona. Otóż w tym miejscu miała rosnąć sosna, przy której chętnie siadał Napoleon. Przynajmniej tak głosi opowieść, tak głosi legenda. Czy mogła być to jednak prawda, że w tym miejscu przebywał Napoleon? Otóż tak, Napoleon zatrzymał się w pałacu w Kamieńcu, który znajduje się kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów stąd i tam chociażby odwiedziła go oczywiście inkognito hrabina Maria Walewska. I zgodnie z przekazem oni mieli również tutaj po okolicach Szymbarka spacerować. Nawet jedna z alei pomnikowych, która znajduje się w pobliżu tego zamku, po dzień dzisiejszy nosi nazwę Alei Napoleona, czy też Napoleoński. A zatem Napoleon był w tym miejscu i przeżywał swoje romantyczne uniesienia. Dlaczego zamek w Szymbarku dzisiaj jest ruiną? Oczywiście w naszej opowieści musimy dojść do roku 1945, a więc do roku, kiedy Prusy Wschodnie spotkała apokalipsa, kiedy wkroczyły na te tereny oddziały Armii Czerwonej. Zgodnie z przekazem, rodzina Finkensteinów mieszkała w tym miejscu do samego końca, do 21 stycznia 1945 roku, kiedy Armia Czerwona była tuż. Tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej udało się, tak jak mówią świadkowie, tak jak można to wyczytać w literaturze, wywieźć jakąś część dóbr z tego zamku. Dzieła sztuki, meble zostały wywiezione na dworzec w Ostródzie i stamtąd odjechały gdzieś na teren Niemiec. Oczywiście całe mnóstwo dzieł sztuki pozostało tu w Szymbarku. Co zatem zrobić z tak wielkim, gromadzonym przez wiele, jeśli nie set lat, bogactwem? Tu były dwie biblioteki, tu była sala teatralna, tu były piękne sale wyposażone w najróżniejsze dzieła sztuki. Zgodnie z legendą, czy też z opowieścią, miejscowy leśniczy dostał zadanie, aby jakąś część dzieł sztuki, szczególnie chociażby srebra rodowe, porcelany, czy też zawartość bibliotek, które ciężko było być może wywieźć, albo nie było już transportu, ukryć gdzieś tu w Szymbarku. I tu dochodzimy do tego, co powiedziałem na początku, że dziedziniec zamku, jeśli wchodzimy tam na środek, na dziedziniec zamku, podniesiony jest o 10 metrów w stosunku do murów, przy których wędrujemy, do podstaw murów. I pod tym dziedzińcem, zdaniem fachowców, badaczy, którzy znają dobrze historię tego zamku, tam pod spodem znajdują się dawne lochy, tunele, piwnice z kolejnych przebudów, które dzisiaj są zasypane. I być może gdzieś tam. W tych zasypanych piwnicach Szymbarskiego Zamku znajdują się dzieła sztuki, które wcześniej zdobiły poszczególne sale tego założenia.
Takich badań jeszcze chyba nikt nie prowadził, więc te skarby ukryte w Szymbarku czekają na swojego szczęśliwego odkrywcę. Oczywiście leśniczy miał to schować albo w zamku, albo w parku przylegającym do tego zamku. Park jest ogromny. Oczywiście zamek otoczony jest też lasami, a więc takich miejsc na skrytkę, na kryjówkę było dużo. A zatem Szymbark być może jeszcze nie raz i nie dwa nas zaskoczy. Co jednak stało się z zamkiem? Oczywiście wkraczają Rosjanie. Rosjanie, ta pierwsze uderzenie, pierwsza linia frontu nie niszczy tych zabudowań. Zaraz po przejściu frontu w tym zamku, zgodnie z przekazem, ma mieszkać jeszcze radziecki komendant, który urzęduje w tym pięknym założeniu i zamek jest cały. Oczywiście być może jest rozszabrowany, okradziony, być może dzieła sztuki są wywożone, to co jeszcze pozostało, ale zamek jest cały. Jak to się stało, że dzisiaj jest ruiną? Doszło do podpalenia i tu są również dwie wersje. Jedna wersja mówi, że zaraz po tym, jak ten komendant, dowódca wyprowadził się z tego zamku, żołnierze rozszabrowali go i żeby ukryć swoją niecną działalność, podpalili zamek. Ale podpalili go nieskutecznie, więc w roku 1946, a więc prawie rok po zakończeniu wojny, wybuchł znowu pożar i zamek doszczętnie spłonął. Inna wersja mówi, że Rosjanie już w kwietniu 1945 roku po opuszczeniu, prawda, majątku w Szymbarku, opuszczeniu tego zamku, podpalają cały budynek i pożar był tak ogromny, że dachówki niczym pociski strzelały po całej okolicy. Oczywiście dzisiaj tej właściwej wersji być może nie dojdziemy, być może znajdzie się ktoś, kto na pewno wie, jak to wyglądało. Jedno jest pewne, krótko po II wojnie światowej zamek, przepiękny zamek z bogatą historią jest obrócony w ruinie. Dopiero w latach 60. Następują tu wstępne prace konserwatorskie, mury zostają zabezpieczone, niektóre wieże są przykryte dachami i w ten sposób oczywiście po drodze były różne próby remontu tego zamku. Teraz trwają również prace nad tym, aby nadać mu nowe życie, ale mówiąc konkretnie, od II wojny światowej ten zamek jest ciągle trwałą ruiną, aczkolwiek bardzo piękną i wartą odwiedzenia.